Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, to jest przywitanie, które było normalne w normalnym świecie. W świecie, w którym się mówimy heja czy cześć, to jest świat nienormalny. Dlatego używam normalnego katolickiego pozdrowienia. Mówię to w marcu, na początku marca 2014, gdy większość z nas widzi i boi się tej dziejącej się obecnie gry o świat. Bo taka gra o świat się toczy. Potrząsają sobie takimi bombami, a to innymi pięściami, a to w tym rodzaju. Natomiast ja tutaj przypomnę Państwu w postaci Gawędy jedną z poprzednich odsłon takiej gry o świat. Było to za czasów tak zwanej destalinizacji. Czyli już towarzysz Chruszczow potępił niezwykle w mocnych słowach Stalina, a tymczasem Chruszczow to był jeden z dwóch najkrwawszych katów przy Berii, krwawszy niż Beria, którzy w ogóle przeżyli Stalina, bo Stalin tych wszystkich swoich krwawych katów powoli robił im ryziu-ryziu. Więc Chruszczow był na tyle sprytny, że przeżył. Po pewnym czasie również skręcił kark temu Berii, który usiłował jakoś Rosję liberalizować, to znaczy dostosować do konkurencji tak zwanych kapitalistów. No ale Chruszczow przy pomocy jakiegoś Żukowa chyba skrócił go o głowę i postanowił dalej potępiać stalinizm, a wychwalać leninizm. No to jest zupełny absurd, ale tak się działo. Ja tylko pozostanę przy stronie militarnej tej sprawy. Mianowicie bardzo dobry, płytki, ale bardzo dobry pisarz rosyjski Suworow, to jest pseudonim, on pisuje książki, który uciekł na zachód kilkadziesiąt lat temu. Bardzo dobrze pisze książki na temat Związku Radzieckiego i Rosji. I oprę się tu o jego książkę, która się nazywa Tatiana. Jest to okres 60-64, czyli pół wieku temu, ale bełkot propagandowy, jaki wydzielano z Rosji wtedy, jest taki sam jak bełkot propagandowy, jaki wydzielają w tej chwili propagandziści Putina. Także spokojnie możecie Państwo wierzyć, że ten system, ten bełkot, który wydziela w tej chwili z siebie grupa Putina, oni niczego się nie nauczyli. To są następcy Chruszczowa, Stalina, Trockiego i Lenina. Nie mówię w tej chwili o tym odłamie, nurcie, który pochodzi od Iwana Groźnego. To jest osobna sprawa. Tatiana. Znaliśmy, każdy z nas znał trochę Tania, Tatiana. Piękne dziewczyny. Natomiast tutaj chodzi o Tatianę, która była jednym z pierwszych wielkich osiągnięć kradzieży zrobionych przez rosyjskie GRU, a po stronie amerykańskiej prowadzonych przez komunistów Żydów amerykańskich, którzy ukradli te tajemnice bomby atomowej od Amerykanów. Znałem któregoś z nich, Bruno Pontecorvo, osobno o nim opowiem może kiedyś, ale to nie dzisiaj. Tatiana była pierwszą bombą radziecką, która była produkowana jak serdelki, czyli w dużych ilościach, w latach, koniec lat 50. i początek 60. Te same, praktycznie te same, trochę ulepszone modele są teraz na uzbrojeniu w Rosji i w krajach. Chiny chyba też mają to samo. To jest Tania, czyli Tatiana,
jest to bomba atomowa, odróżniamy bomby od broni naziemnej, którą można wybuchnąć, ale która nie musi być przenoszona. Więc Tatiana jest mniej więcej 3-4-krotnie mocniejsza niż bomby, które wybuchły nad Hiroshima. Tatiana jest bronią uranową, nad Nagasaki próbowano broń plutonową, to jest co innego. Natomiast tą Tatianę należało wypróbować w sytuacji, kiedy projektowano wtedy atak na Europę Zachodnią, czy atak na Stany Zjednoczone. Tatiana była wypróbowana równolegle z tą bronią, która była przesyłana na Kubę, czyli tak zwany kryzys kubański. A broń była przesyłana na Kubę, bo Chruszczow i jego strategi nie mieli dobrej broni, znaczy rakiet, które by trafiły z terenu Rosji do Stanów Zjednoczonych, a z Kuby bliżej, więc pomyśleli sobie, że jak będzie ze 4-5 rakiet równocześnie, to może któryś z nich Amerykanie nie zestrzelą po drodze, a jeśli by nawet zestrzelili, no to będą ciężko przestraszeni. Więc chodzi głównie o przestraszanie. Ale żeby pójść do Europy Zachodniej, to trzeba by było mieć broń, która potrafi zrobić wyłom w tych liniach obronnych. Wtedy były one mocne w Europie Zachodniej. No wyłom najlepiej zrobić też bronią atomową, ale to musimy wypróbować u siebie. Jest taka miejscowość i poligon Tockoje, w którym w całym sercu Rosji, w środku żyznych terenów rosyjskich po naszej stronie Uralu. Na tym poligonie byli zbierani ci różne głodomory polskie niedobite na Syberii. I stamtąd po pewnym odżywieniu wyszła, dzięki Bogu, armia Andersa w roku 1943. Ten poligon Tockoje. I na tym poligonie przygotowano właśnie ćwiczenia polegające na zrobieniu wyłomu w armii wrogów. W związku z tym przygotowano tam namioty dla 40 paru tysięcy żołnierzy wschodnich, czyli naszych, czyli czerwonych. Również po drugiej stronie były namioty dla żołnierzy wrogów, czyli powiedzmy sobie niebieskich. Zbudowano również dacze dla generałów, dla marszałków i również dla wodzów Sowieckiego Sojuza. Każdy z tych wodzów zawsze miał tytuł marszałka i trzykrotnego, czy tam wielokrotnego bohatera Związku Radzieckiego, co Państwo widzieli, bo mieli takie ogromne płachty orderów. Więc tam również to przygotowywano. Natomiast problem polegał na tym, że tą bombę atomową, czyli rozszczepieniową, uranową, mieli. Ale tą bombę trzeba było wrzucić w konkretne miejsce, czyli w to miejsce, które zostało nazwane punktem zero. Do tego celu mogła służyć albo duży międzykontynentalny bombowiec Tu-95, to był zerżnięty z któregoś z tych największych bombowców międzykontynentalnych amerykańskich, albo mniejszy Tu-4, to był skradziony, zerżnięty z B-29. Zaletą Tu-95 było, że w tamte czasy był on mniej więcej tylko 10 lat przestarzały w porównaniu z analogami amerykańskimi. Ale miał ogromną wadę. Ogromna wada polegała na tym, że to był odrzutowiec, który leciał bardzo szybko. Więc takiego szybkiego odrzutowca, prycelica, czyli trafić w cel z bombą, powiedzmy w cel tam w okolice z dokładnością 10 czy 100 metrów, było bardzo trudno, bo jeszcze chcieli, by ten sam bombowiec nie
spopielił się w wybuchu tej bomby atomowej, tylko by zdążył jakoś odlecieć. No choćby, załoga to mniejsza z tym, ale choćby by przenieść filmy, jak to wszystko wyglądało, czy też to, co zarejestrowały przyrządy. W związku z tym wykorzystano ten powolny bombowiec, powolny, tłokowy bombowiec Tu-4, może turbodrzutowy, nie pamiętam, ale on latał na tyle wolno, że mógł lecieć wolno i trafić w ten punkt, w którym ta bomba miała wybuchnąć, czyli punkt zero. Oczywiście ten punkt zero namalowali takie ogromne koło białe, w które on celował. No, w warunkach bojowych nie byłoby tego koła, no bo przecież wrogowie by nie pozwolili, żeby tam jacyś przyszedł specnaz i namalował to koło o średnicy 200 metrów. No ale to były warunki ćwiczeniowe. Również spuszczano tam wielokrotnie analog takiej bomby, to znaczy coś, co miało ten sam rozmiar, kształt, tylko nie było bombą, ale ona nie trafiała do celu. Więc wielokrotnie próbowali, wiele samolotów próbowali, puszczali, żeby wreszcie trafić w to koło. Wreszcie któryś z nich był na tyle sprytny, że się nauczył i trafiał, i wtedy zrobiono to doświadczenie. Ćwiczenia. Przypominam, że po tak zwanej naszej, czyli postępowej, czyli sowieckiej stronie, to były parę dywizji, 45 tysięcy ludzi. Nie wiemy dokładnie, ile dywizji było po stronie przeciwników, ale trzeba przyznać, że pod samym punktem zero tam nie umieszczono wojska, tam umieszczono tylko różne zwierzęta, krowy, konie, świnie, żeby zobaczyć, jak ta bomba na nie podziała, a ludność powiedzieli, żeby się usunęli, odjechali tam swoimi kieliszkami na kilka czy kilkanaście kilometrów. Chyba większość ludności to wykonała. I wtedy nastąpiło to uderzenie, czyli wybuch bomby. Nie trafili dokładnie, trafili w odległości chyba 180 metrów. Bomba wybuchła i natychmiast te 45 tysięcy żołnierzy naszych, to znaczy postępowych, czyli bolszewickich, Armia Czerwona, ruszyła i szła przez centrum wybuchu jądrowego. Ile było ludzi po drugiej stronie, tego kroniki nie zanotowały. W każdym razie nam się nie udało, ani Suworowowi nie udało się znaleźć. Natomiast z całą pewnością również po tamtej stronie były ofiary, bo po tej stronie tych żołnierzy, którzy tam na czołgach czy na piechotę szli przez punkt zero, to oczywiście te ofiary musiały być. Istotne było, żeby, jeśli to są ćwiczenia już tak zbrodnicze, to należało przecież tych ludzi później badać, ile chłopie dostałeś rentgenów, ile setek rentgenów ci, którzy przeżyli, no i jakie są twoje dalsze losy. Nie. Ćwiczenia radzieckie polegają na tym, że tych żołnierzy później rozproszono, zakazano im mówić, że brali w tych ćwiczeniach udział i wpisano, że w tym czasie, kiedy były te ćwiczenia w Tockoje, oni brali udział w jakichś tam, że byli w wojsku albo na Kaukazie, albo na Dalekim Wschodzie, lub gdzie indziej. Więc również z punktu widzenia stwierdzenia, czy ci ludzie jak przeżyli to potworne napromieniowanie, to zostało usunięte, nieuwzględnione, supertajne. Ta mentalność była ta sama, co w 1986 po Czarnobylu, po innej zbrodni w Czarnobylu, gdzie był ten pokojowy wybuch reaktora RBMK. I wtedy również tym 600 tysiącom tak zwanych likwidatorów zakazano mówić i zakazano, gdzie byli, i zakazano przedstawiać gdziekolwiek, jakie dawki promieniowania oni dostali. W związku z tym ci ludzie później umierali sobie spokojnie na różne raki, na różne choroby, czy alkoholizm, na wszystko, popełniali ogromne ilości samobójstw, ale powiązanie tego z tym,
ile poszczególni ludzie dostali, tych młodych wtedy likwidatorów, zostało wymazane. Tak się składało również, że tam na Tockoje, kiedy był ten wybuch eksperymentalny na swoich ludzi bomby atomowej Tatiana, zmienił się wiatr. I wiatr powiał na te bliskie miasta, które były w okolicy. W tym czasie marszałkowie postanowili, tych nie pamiętam, chyba Chruszczow postanowił, że dawaj to zrobimy następne ćwiczenia. Ale ktoś im powiedział, ależ proszę panów, to miasto, które leży nad rzeką, tam w odległości 30 km, to jest przecież miasto, w którym przywódcy radzieccy zbierają się zwykle na wakacje. No więc może nie byłoby tak dla was dobrze, żeby akurat tak blisko tego miasta, tutaj wiatr powiał w tym kierunku. No to w takim razie zrobimy następny wybuch w Kazachstanie. No i tak się stało. I co jest z lekcji dla nas? Mianowicie cel tych potwornych eksperymentów był przestraszyć Zachód, przestraszyć Zapad, żeby Zapad, który miał przecież ogromną przewagę technologiczną, przewagę militarną, bał się Związku Radzieckiego miłującego pokój. Czyli pokazać im, widzicie, potrafimy robić takie wyłomy, czyli dajcie nam więcej technologii, dajcie kredytów, bo my wam zrobimy wyłom. Tak to wyglądało. A teraz następuje powtórka. Teraz następuje to, że zagrożony rzeczywiście ugryzieniem w swoje podbrzusze imperium Putina, znowu grozi, a to jakimiś Iskanderami, a to czymś tam innym. I Zachód w postaci różnych równych pańć, które są ministrami wojny czy obrony w Europie Zachodniej, mówi, no tak, no to musimy jakoś uspokoić tego niedźwiedzia, no bo on przecież jest bardzo, bardzo groźny. Tak, jest bardzo groźny, ale przez to, że po stronie Zachodu nie ma rycerzy, nie ma wojowników. Natomiast czy pani Angela Merkel, czy jej poprzednik, pan, zapomniałem jak on się nazywał, ten niemiecki kanclerz, Gerhard Schröder oczywiście, sprzedali się już Gazpromowi i pani Angela handluje sobie i chce sobie dalej handlować jak najwięcej surowcami. Więc wygrażanie paluszkiem, no może nie tym paluszkiem, ale małym paluszkiem, wygrażanie Putinowi czy wygrażanie Rosji, że my wam pokażemy, no jest właśnie pokazywaniem takiego paluszka. Czyli w dalszym ciągu ta brutalna propaganda, która nie musiała się zmienić przez te pół wieku, jest taka sama, w dalszym ciągu tym pozbawionym woli wojowania, pozbawionym rycerzy, elojom z Zachodu, wystarcza do ich zastraszenia. Czy to wystarczy nam, byśmy się ich bali? Nie, my się niczego nie musimy bać, jeśli będziemy stać po właściwej stronie. A zawsze pamiętajmy, że są tylko dwa obozy, dwa sztandary. Sztandar szatana i sztandar Pana Jezusa.
miłości.